Kanadę w zarejestrze Komisarza Nowej Prawicy oraz na happeningu Kwalifikacja 2013. Oddaję głos prezesowi Młodzieżówki Kongresu Nowej Prawicy. Witam bardzo serdecznie. W kolejnym roku w Krakowie akcja Palpitacja ma już miejsce po raz, no nie wiem, myślę, że do 10 się zbliża. W tamtym roku po raz pierwszy ta akcja miała charakter ogólnopolski, teraz już jest druga tego edycja. W coraz większej ilości miast się odbywa. W sobotę była w Radomiu, w niedzielę w Gdańsku, tam też miał miejsce marsz, czy koniec Pitolenia, wczoraj w Staszowie, dzisiaj w Krakowie i w kilkunastu miastach całej Polski Kongres Nowej Prawicy organizuje taką akcję. Palimy pity. Dlaczego to robimy? Ponieważ chcemy pokazać, jak absurdalnym i niesprawiedliwym jest podatek dochodowy. O czego szczegółach myślę, że powie pokrótce wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy Stanisław Żółtek. Dzień dobry. Proszę Państwa, podatek dochodowy dawno już zatracił swój sens jako podatek, jako zysk dla Państwa do budżetu. On głównie sądzę, i tak myślę, że mam rację, nie tylko ja to tak sądzę, jest utrzymywany ze względów inwigilacyjnych. Otóż zysk z tego podatku to jest około 1/10 budżetu, niewiele przekracza, 1/10 budżetu. Natomiast koszty tego podatku, powodu tego podatku są największe ze wszystkich i one zdecydowanie przekraczają wartość tego obranego podatku. Dlatego, że do kosztów podatku zalicza się jedno setki tysięcy urzędników, którzy go pobierają, ale też dziesiątki tysięcy służb specjalnych, którzy ścigają podatników podatku dochodowego, sądów, prokurator i tym wszelkiego rodzaju innych instytucji. I dochodzi do tego wielomilionowa rzesza ludzi, którzy tracą czas na ten podatek, którzy męczą się, są wystraszeni, płacą różnego rodzaju czy prawdziwym doradcom podatkowym, czy wolsztaplerom, pomóc w napisaniu tego podatku. Ogromna ilość przedsiębiorców utrzymuje, w tym przypadku, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, utrzymuje z tego tytułu księgowych. Dlatego, że no, nie mogą się tym zajmować sami. To jest dodatkowa armia nieuwzględniana w żadnych statystykach, w GUS-ie ani w niczym, armia urzędników, tylko że od firm prywatnych. To są dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi pracujących w związku z podatkiem. Także ten podatek dochodowy ze względu na to, że jego wysokość dla budżetu państwa jest nie znacząca, natomiast koszty poboru tak naprawdę pokrywają ten podatek, on służy w tej chwili tylko i wyłącznie do inwigilacji. Taki ma sens. Dlatego żadna władza obecna przynajmniej z tych rządzących na pewno go nie zniesie. Może nim manipulować w górę w dół, ale znieść go nie zniesie, dlatego że on jest bezwzględnie potrzebny. Dotrzymania ludzi za twarz. To jest podstawowy warunek. Otóż każdy człowiek w Polsce dzięki temu podatkowi jest śledzony, ale przede wszystkim ze względu na niejednoznaczność, nieprawdopodobną niejednoznaczność przepisów podatkowych, każdy jest winny i każdego można chwycić za twarz. Jak się nie będzie podobał, jeżeli będzie się sprzeciwiał władzy, to w każdej chwili może być aresztowany na dowolnej podstawie. Może być oskarżony, może być ścigany przez Urząd Skarbowy domiarami, karami i tym podobnymi rzeczami. Także dzięki temu ludzie są posłuszni, dzięki temu podatkowi. Jest to też najbardziej uznaniowy podatek w Polsce, dlatego że każdy naczelnik Urzędu Skarbowego może w każdym momencie każdemu podatnikowi umorzyć ten podatek. Bo ten podatek, odsetki od tego podatku tylko i wyłącznie na bazie uznania. Nie ma żadnych innych podstaw do umarzania czy nieumarzania i to się robi. Dla swoich, dla znajomych się umarza, jeżeli się chce. Dla oczywiście nieposłusznych się nie umarza, co więcej, co bardziej nieposłusznych albo niepokornych, ściga się za pomocą służb specjalnych. I w tej chwili, proszę mi wierzyć, areszty są przepełnione między innymi przez podatek dochodowy. Niewinni, porządni ludzie siedzą w więzieniach, w aresztach, w wszystkich aresztach, bo w więzieniach nie, bo po roku siedzenia, czy dwóch, czy trzech, w areszcie, najwyżej to jest sprawa umarzana albo coś takiego,
przez nieistotne tam dwa lata posiedzenia w areszcie przez kogoś. Więc siedzą niewinni, najbardziej porządni obywatele Polski. Tacy, którzy starali się coś robić, starali się pracować, starali się zarobić i dzięki temu są ścigani, a jeżeli są niepokorni, to tym bardziej są ścigani i tacy ludzie siedzą w aresztach. Ma się czym zajmować kilkanaście tysięcy prokuratorów w Polsce, ma się czym zajmować kilkadziesiąt tysięcy sędziów w Polsce. Służby specjalne są w cenie wtedy. Także ten dodatek, jeszcze raz powtarzam, służy głównie, jego cel w tej chwili zamienił się na cel inwigilacyjny.